materiał dedykowany pracodawcom. Dzień dobry, nazywam się Joanna Zawadzka, jestem radcą prawnym, menadżerem w dziale prawnym w Kancelarii Mentzen. Dzisiaj opowiem krótko, zajawkowo o sygnalistach. Najpóźniej do 25 września już tego roku część zatrudniających będzie miała obowiązek w ramach swojej struktury organizacyjnej wprowadzenia specjalnej procedury. Procedura ma dotyczyć zgłoszeń prawa dokonywanych właśnie przez sygnalistów oraz przewidywać specjalne procesy dla ich ochrony. Brzmi egzotycznie, ale co to w praktyce oznacza, wydaje mi się, że jednak nic tak strasznego. Zacznijmy od tego, kim jest sygnalista. To nikt inny jak nasz pracownik czy zleceniobiorca, osoba, która współpracuje z nami w oparciu o umowę cywilnoprawną, która w związku i w kontekście związanym z pracą zgłasza nam lub ujawnia publicznie informacje o naruszeniu prawa. Co ważne, takim sygnalistą może zostać nie tylko ten pracownik czy zleceniobiorca, z którym aktualnie współpracujemy, z którym mamy już zawartą umowę o pracę, ale może być to też osoba, która dopiero w tym procesie rekrutacji bierze udział, czyli potencjalnie przyszły pracownik, przyszły zleceniobiorca, przyszły samozatrudniony. Naruszenie prawa to zgodnie z definicją ustawową działanie lub zaniechanie niezgodne z przepisami lub mające na celu ich obejście. Przedmiotem zgłoszeń może być zatem zarówno sytuacja, zachowanie, które wprost narusza jakąś normę prawną, jakiś przepis, na przykład wzięcie łapówki przez urzędnika, jak i takie, które z pozoru wydaje się nie naruszać żadnej normy, wydaje się nie być niezgodne z prawem, ale w rzeczywistości zmierza do tego, aby finalny cel z przepisem był jednak niezgodny. I tutaj jako przykład możemy wskazać na takie na przykład przyjęte schematy w organizacji, które miałyby mieć na celu obejście przepisów, uniemożliwienie w pełni korzystanie z przepisów na przykład ochrony konsumentów w ramach przyjętych standardów sprzedażowych. W ramach ustawy o ochronie sygnalistów, która została uchwalona w tym roku, podmioty, które zatrudniają przynajmniej 50 pracowników. I tutaj uwaga, przez pracowników będziemy rozumieli nie tylko te osoby, które zatrudniliśmy w oparciu o umowę o pracę, ale także naszych zleceniobiorców, osoby, które współpracują z nami w oparciu o umowy cywilnoprawne, w tym samozatrudnionych. Przez samozatrudnionych należy rozumieć przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze, współpracujących z nami w ramach kontraktu B2B, które dla jego realizacji nie korzystają ze wsparcia innych podmiotów, czyli nie zatrudniają własnych pracowników. Co to znaczy? Często zdarza się tak, że w ramach swojej organizacji przestrzegamy tych limitów dotyczących zatrudnienia do tych 50 pracowników po to, żeby nie wejść chociażby w standardy związane z wprowadzaniem formalizmów, regulaminów pracy. Tym razem no nie będzie tak łatwo i nie uciekniemy w pełni od tych formalności, ponieważ definicja pracownika została rozszerzona również na kontrakty cywilnoprawne. A teraz po kolei, co będziemy musieli zrobić w ramach tych formalności? Po pierwsze, będziemy musieli ustalić procedurę zgłoszeń wewnętrznych. Taka procedura zgłoszeń wewnętrznych to nic innego jak opis tego, jak sygnaliści mają nam zgłaszać potencjalne naruszenia, jak mają się z nami komunikować, jak będzie przebiegała nasza współpraca z nimi na tym tle, gdzie, kiedy, komu mają co zgłosić. To mówiłem ja, Jarząbek Wacław, trener drugiej klasy. Niech żyje nam prezes 100 lat! W jej ramach, w ramach tej procedury zgłoszeń wewnętrznych, będziemy musieli określić właśnie komu trzeba będzie to zgłosić, czyli będziemy musieli wyodrębnić specjalną osobę bądź jednostkę organizacyjną, która będzie nam odpowiadała za przyjmowanie zgłoszeń oraz za ich weryfikację i podejmowanie później propozycji działań następczych, naprawczych, jeżeli rzeczywiście zgłoszenie sygnalisty okaże się tutaj uzasadnione. Co ważne, procedura naszych zgłoszeń wewnętrznych będzie musiała zostać opracowana w oparciu o to, jak będą przebiegały konsultacje z funkcjonującymi u nas zakładowymi organizacjami związkowymi bądź z zakładową organizacją związkową, jeżeli mamy tylko jedną, a jeżeli żadna z takich nie występuje, z przedstawicielami pracowników. To dość istotny punkt, jeżeli spojrzymy na to, kiedy musimy się za to wszystko zabrać. Jak wspomniałam, do 25 września musimy być już na wszystko gotowi. Takie konsultacje ustawodawca wyznaczył nam, że muszą trwać od 5 do 10 dni. Zatem 25 września to będzie zdecydowanie za późno, jeśli chodzi o rozpoczęcie tutaj praktyki w zakresie zgłoszeń i ochrony naszych sygnalistów.
całość tej aktywności, która będzie przez nas podejmowana w ramach procedury zgłoszeń wewnętrznych, będzie musiała zostać odpowiednio zaewidencjonowana. W tym zakresie ustawodawca nakłada na nas obowiązek prowadzenia specjalnego rejestru. Będzie to rejestr zgłoszeń wewnętrznych. Dodatkowo w ramach tutaj podejmowanych działań, w ramach procedury będziemy musieli wskazać naszym sygnalistom, co mają zrobić, jak w łatwy, czytelny, niebudzący wątpliwości sposób dokonać zgłoszenia zewnętrznego, czyli nie u nas w organizacji wewnętrznego, a takiego, które trafi do odpowiedniego organu publicznego. Tutaj nie będziemy mogli posiłkować się ogólnie obowiązującym prawem. Ustawodawca nakłada na nas obowiązek opisania tego również w naszej procedurze. W teorii zatem nie wydaje się to zadanie, które byłoby nadmiernie obciążające. W praktyce jednak czeka nas, jak już wspomniałam, kilka formalności i z nimi związane problemy. W pierwszej kolejności będziemy musieli zapewnić niezależność jednostki, którą powołamy do pełnienia tutaj tych obowiązków związanych ze zbieraniem i weryfikacją zgłoszeń sygnalistów, która zostanie wydzielona dla potrzeb naszej organizacji i naszej procedury wewnętrznej. Dalej będziemy musieli zadbać o to, aby zachować pełną poufność w zakresie przekazywanych przez sygnalistów zgłoszeń, tak by zapewnić im realną ochronę przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami. Tutaj nie powinien pojawić się nawet cień wątpliwości co do tego, że sygnalistę może spotkać jakieś działanie odwetowe. Wreszcie powinniśmy pochylić się nad tym, zastanowić, jak zapewnić odpowiedni schemat rozpoznawania tych zgłoszeń wewnętrznych, jak to powinno wyglądać i jaka procedura powinna przebiegać przy podejmowaniu działań następczych. Zatem czeka nas bardzo dużo zabawy. O tym, jak dokładnie przygotować taką wewnętrzną procedurę zgłoszeń, na co zwrócić koniecznie uwagę, co w tej procedurze musi się zawrzeć, a co możemy sobie odpuścić, opowiem podczas pełnego szkolenia, na które już teraz Państwa zapraszam, 19 sierpnia. Pozdrawiam i do zobaczenia.